wydaje mi się, że Piotrek Lipiński chyba analizował ostatnie mecze. My też wiadomo, analizowaliśmy te mecze i chciał troszkę odwrócić to granie, gdzie wcześniej grał cały czas. Lindą tutaj próbował odwrócić i troszkę tak zakopał, powiedzmy, a w zamian tego odkurzył mocno środkowych i lewoskrzydłowych, też dlatego tak wyszło, mi się wydaje. Ale to też wskazuje na naszą dobrą taktykę przeciwko temu zespołowi, że gdzie musieli, wiadomo, coś pozmieniać, coś innego porobić, żeby próbować z nami walczyć. No w pewnym sensie im to wyszło, wiadomo. Też nie byśmy przygotowani na troszkę takie odwrócenie tych zagrań odżywającego. No ale koniec końców udało się wygrać i jesteśmy dalej, gramy dalej. Tak, gramy z tą Świdnią, troszkę się nastawiliśmy bardziej na Wrocław, ale ten Świdnik też pokazał, że jest mocny. U nich też przegraliśmy, mają mocną atmosferę u siebie na hali. Dość ciężko się tam gra, także na pewno trzeba się skupić, żeby pierwszy mecz u siebie wygrać, a tam będziemy jechać walczyć, żeby też to zakończyć w dwóch spotkaniach. Wszystkiego, zagrywki, przyjęcia, ataku. Nie, ale tak na poważnie, przegraliśmy z drużyną lepszą. Gratuluję Będzinowi, powodzenia w półfinale. Szkoda, bo chcieliśmy naprawdę wrócić do Będzina ten decydujący mecz. Nie brakowało dużo, ale o 3 punkty w tiebreaku Będzin był lepszy i to trzeba zaakceptować. No ja mieszkam cały czas w Sosnowcu, więc tutaj zawsze Będzin będzie blisko. Mój syn, moja synowa mieszkają w Będzinie, tym bardziej. Natomiast tak, no co, Będzin ma fajną drużynę. Mam nadzieję, że dotrze do finału. No nie tyle dekoncentracja, co po prostu gdzieś troszeczkę zlekceważyliśmy, troszkę się rozluźniliśmy za bardzo, zaczęliśmy popełniać my własne błędy. No i nie dowieźliśmy ani tego drugiego, ani tego trzeciego seta. W czwartym troszeczkę się ocknęliśmy i w piątym przestaliśmy popełniać te błędy. Zagraliśmy tak podobnie do pierwszego seta, no i to nam pozwoliło wygrać i znaleźć się w czwórce. Już wiemy, że naszym przeciwnikiem jest Awia Świdnik, także w kolejnej rundzie. Także bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że na pewno będzie fajne granie. To jest bardzo dobry zespół. Ze swoim boiskiem, bardzo trudnym terenem. Przekonaliśmy się o tym w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego, rundy zasadniczej. Więc na pewno musimy się bardzo przygotować, jeżeli chcemy wygrać kolejną rundę playoffa. Na pewno to nie będzie łatwe zadanie.